Spójrz w niebo, nie będę patrzył w niebo. Zamieniam cheroski pod dwójką, trójką i czwórką. Piąteczka dla mnie z boczuszku? Nie jestem z boczuszkiem. Ta to wiem, że healerka była. Ten to chyba coś z ogniem miał wspólnego, Bennett. Jest podniebne miasto teraz na... Dobra, nie, idzę. Ale to już było, że prawie uwierzyłem. I fischl. Coś pod kół mam, jakiś spell i pod... Pod kół to jest chyba ten... Jakiś mocny spell. A pod E? Aha. Tu jest heal pewnie jakiś pod E. Mokra. Jest. Żywioł wody, jakaś aura. Bennett, co ma tu coś ognisty, pewnie strike będzie, co? No, coś z ogniem wspólnego, a to? Fenix? O. To tak, to robimy fabułkę i skipujemy fabułkę, ale... chyba interesuje kogoś tu fabuła? Nie? No, jak ktoś lubi fabułkę, to może, ale raczej będziemy na gameplayu się skupimy samym. No, tutaj są z naszych openingów rzeczy. Trochę tego pootwieraliśmy. Ale niestety chyba nie siadło nic jakiegoś mocarnego. Opening rób spokojnie, chwilkę pograń, potem porobię opening, zobaczyć co wypadło. Reading party info. O! Ty, na Bennett już ma 17 level. A tier listy jakie są? Inaczej, czy któraś z tych postaci co mam jest dobra i do grania, czy muszę ten, czy nowe? Bennett OP? Bennett jest dobry. A ciężko Bennetta dostać? Najważniejsza zakładka. O, jest, redeem code. Redeem now, Ctrl V, exchange. You do not meet the adventure rank requirements. This redemption code is only valid if your adventure rank is equal to or above 10. Tu mam za niski poziom, żeby go użyć. Mam adventure rank 10. A to jest od adventure rank... Nie lepiej by ci było zrobić opening na lepsze postacie, aby mieć szansę w ogóle nimi zagrać? No pewnie by było, zaraz zrobimy. Kilka mobów pozabijam i zrobimy. Jeszcze 3 levele. Pięknie poleciał. Z 5k załaduj. No nie będę 5000 na opening wydawał. Daj spokój. Mniej. Ze 100 zł jakieś skromne wydamy. Nie będę 500 dolarów wydawał. To ponad 2000 zł. Gdzie ona jest? Luki wczoraj... Niemożliwe, Sluvero. Nie wierzę. Znaczy się inaczej, jakby w to grał dzień w dzień, to jeszcze spoko. Nie wierzę, że 20 tysięcy załadował na opening w Genshinie. Chyba, że szansą by było to, że gra opór dużo. W to. Albo sporo chociaż. No to wtedy jak wydajesz na grę, którą lubisz i grasz dużo na off-streamach, no to git. Wiertara Luxi is in trouble. Co teraz? R? A to jest łuczniczka jakaś. Ten kruk chyba atakuje i strzela. No. A R? To jest zwykły autoataczek. I ulti się jej ładuje. Pod tabem co skille robią? Czekaj. Open battle, check inventory and the clues you have obtained. O! Podoba mi się ten element gry. A którą otwierać? Albedo Peport lepiej będzie, jak Eule będzie szor... Albedo Sheetport? Nie rozumiem, pozagwiazdkowane. Lepiej będzie, jak Eule będzie szorował. A, support. Nie, to ja chcę pod obrażenia. Mocne jakieś, a nie jakieś supporty. Co ty? A czy jak otworzyłem skrzynki wcześniej, jak zaczynałem kiedyś grać, to się nalicza do tych, że powiedzmy to będzie, nie wiem, tam z 35 skrzynka na przykład i teraz może coś lepszego wypaść? Czyli Eule lepiej otwierać. Eula mocna? O. 7000 kryształów za 100 dolarów. 12 tysięcy? Tu jest bonus faktycznie. O kurde. A gwarantowany 5 star co ile jest? Wiszy?
Co 90. Kurde, to akurat by nas 100% był jeden. Otwierałem chyba. No, coś tam otwierałem. Dobra, na razie pozabijajmy kilka mobów i zaraz będzie coś robione. O. I wiem, co to robię, ale muszę być bliżej. Pali mnie to? Pali. To co? Nie no, mam nadzieję, że nie będą krzywo patrzeć, że pierwsze co w grze to do sklepu zaglądam. Dobra, to sekundkę, to doładuję troszkę. I jak z tym zakupem to jest? Czy to tylko raz, nieważne na który zakup, czy mogę każdy zakup jakby z bonusem odebrać? Każdy po raz. Nie no, na start i zakończenie to się najbardziej opłaca chyba, nie? Ten za 100 dolarów. Dobra, to otworzę ten za 100. O, PayPalem można? To super. To PayPalem doładuję. Payment successful. Patrzcie. 12960 tych. Popodmieniać sobie wszystko. Kliknąć razy 10. Czekaj, pojedynczo, zaraz zobaczymy. Dawaj po 10. No co ty? Tak szybko? A, bo to tylko jeden item, a 10 to 10 na raz by było. Dobra, to teraz 10 kliknę. Lecimy. A w 10 jest gwarantowane jedno coś lepszego. A, kurde. Fioletowe gwarantowane chyba jest jedno, nie? Ty bened, będzie do ascencji tej, czy nie? Ascendencji, czy jak się to zwie? No. A co to jest C1 Bennet? A, że wbije konstelację Bennetem. Łuk jakiś useless. Rosaria, 4 stary. Niedużo mi to mówi, bo ktoś na złoto nie świeci, albo nie ma dużo gwiazd. Ty. Częste to, że w jednym 10 dwóch Bennetów wylatuje? Chyba nie częste. Dobra, dawaj. 10 naraz. Złote! Kurwa. W poprzednim wypadły 3 postacie. Tu wypadła jedna. Niepokojąco. Lucky to było? Zobaczymy teraz. Może złote będzie. Powinno być lada chwila złote. Kurde, bo otwierałem wcześniej skrzynki i nie wypadło nic. O, Bennet! C4 będzie. Dobrze, jeszcze jeden i będzie C5, Benecik. Czy jest 50% szans na eule? Złote! O kurwa. I teraz albo eule, albo jakiś syf? O! Wsiadła Ela, nie Kiki. No to chyba dobrze. No. Jeszcze w 5 w takim razie tylko. Nie wiem co robi, ale ponoć dobra. Wygra się dwóch supportów? Zobaczmy co Waze pisze. Teraz Albedo, chyba że planujesz wydać 3000 dolarów. Tak mu wysłałem. Haruka kanata ni iru jyusha tachi wa. Chokai no minasama no koto nara shinpai gomu yō desu. Jezus Maryjko. Ale generalnie to już nie starczy na to, żeby Albedo wypadł. Jeżeli 90, to musiałbym dokupić pewnie i tak potem. Żeby wypadł ten Albedo. Ale nie będę dokupywał już, nie ma sensu. Tak chyba mamy dobry teamek. Dobra, dawaj. Może wypadnie tak o. Oj. Jak mniej gadania, więcej doładowywania. Dobra, mam jeszcze na 3 chyba. 32, no jeszcze na 3 albo 2. Może coś złotego będzie. Fajnie by było dostać, już miał pełny komp. Oj. Cholera jasna. Ty, ale to się opłaca, żeby doładować jeszcze raz. Żeby była szansa na drugą tą gwarantowaną. Bo tak to zostanie tam niedobór z 30. A kto może tu oprócz Albedo wypaść? Jakiś syf, czy ta alternatywna też jest Gites? Kiki? Nie chcę tej Kiki. Kiki mówią, że to troll. Ben... O, Rosaria. Ty, Rosaria to chyba... Już mam tyle Rosarii, że to... Nie wiem, czy C6 Rosaria to nie jest. Ile tego mam? 3, czyli to będzie 4 chyba. Nie, no muszę dostać tego Albedo jeszcze jednego. Dobra, ostatnie. Teraz wyleci. Oj. A, czyli tu kupuję 6, bo 4 otworzyłem. Gites. Oj. A jak się komp gra? DPS, 2 supporty i co dalej? Jakiś tong? A, 3, czyli healer, DPS, sub DPS i 2 supporty.
Noelle. Nie wiem, czy ją miałem już wcześniej. To wygląda jak jakiś tank. Oj, nie zostało wiele. Ostatnie. Oj. Poka to New. Pod kogo to? Eula Rosaria Fischl Bennett. Nie, nie, nie. Zamiast Rosarii może będzie ten Abdelo, Abedlo, czy jak mu tam. Ostatni. Złote? Kurde. Ile tego mam? 4. Dobra. Pokaż mi tę stronę sklepem. Jak to wygląda? Czyli za $50 przez to, że mam bonus, to mógłbym mieć tyle, ile tutaj praktycznie. Nie? Bo tu dostaję 6,5, a tu dostanę 6,5 za połowę ceny. To się opłaca. Zagram jeszcze w to. Kiedyś może. Mam. Nie no, mam nadzieję, że teraz już wypadnie. Lecimy. Wszystkie postacie, choć wyglądają na uczennice podstawówki, są pełnoletnie. W związku z powyższym możesz swobodnie fantazjować na wizji z widzami. Popularne są na przykład Kiki usiądź mi na twarzy lub Rosaria daj cyca zrobimy motorówkę. Dawaj. Złote, złote, złote! Albedo, chodź! Kurwa. Dobra, kolejne 10. Jadą. Teraz będzie złote. O kurwa, jest ty! Albedo! Już nie otwieram tego. Tylko nie ta Kiki śmierdząca. Nie wiem do czego ona jest, ale pewnie jest słaba. Albedo. No nie no. O, dobra, C5 Rosaria chyba. Boję się klikać, szczerze. Boję się rozczarowania, ale no nic no. Albedo? Kto to kurwa jest? Diluc. Kto to? Jako drugi DPS? Diluc to taka tragedia jest, że XD? Jezus Maria, co ty piszesz? Znowu. Jak tragedia. Dobry chyba jest. Złoty. O kurwa! Jest szansa jeszcze. Dawaj tego, Albedo. Jest i on. Dobra, mam wszystko co potrzebuję. Mam jeszcze 1800, mam na 10 czegoś. Jak już mam, mam cały team. Mam Albedo, mam Rosarię, mam Beneta, mam Eulę i kogoś tam jeszcze. To opłaca się to? Wejdź, co teraz? Jak chcesz ryzykować, to weapon banner, że wejdzie piątka. Znaczy się nie trzeba ryzykować. Panie Witoldzie, współpraca z panem to przyjemność. Ustawienie panu wyższego współczynnika szczęścia było strzałem w dziesiątkę. Te pajace z czatu tak się rzuciły na skrzynki, że głowa mała. Koszt skrzynek razem z premią odeślemy na konto w ciągu 24h. Ale słuchaj, oni mi nawet o openingu nie mówili, żebym robił. Ja nawet prosiłem, czy dałoby radę to, żebym sobie pootwierał coś, gdybyście doładowali. Nic. Sam doładowuję. Nawet nie wiem, czy chcieli, żebym ten motyw pokazywał na streamie. No, chyba nie w takim razie. Ale no, miałem ochotę. Nie trzeba ryzykować na tą broń T5, bo jak doładujesz wystarczająco, to nie ma ryzyka, bo wtedy masz gwarantowaną. Nie? Go te bronie i tyle. Jak coś, to poleci dla innych postaci. Dziękuję, mycha. Zaznacz broń. Jaką broń? Optimized Path. Którą? Bo są dwie. Song of Broken Pines albo... ten Freedom Sword. To druga? Okej. Fate Points. Punkty jakieś przeznaczenia. Co to kurwa jest? A, to jest to, że jak za pierwszym razem nie poleci, to za drugim na 100% chyba, tak? Za trzecim. Ale może za pierwszym polecieć też, nie? To pa, jak leci. Złote? No nie, za dużo szczęścia by było. Jak to wygląda tu jeszcze? Dobra, zróbmy tak, żeby nie przesadzać. To weźmy, wykupmy wszystkie z bonusem i tyle. To coś najbardziej opłaca.
To co, teraz kolejny streamek z Genshina za rok na reset bonusu w sklepie. Nie, już nie wydaje nic pisać. Złote, 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 złote! Kurde! Eula Puchenda używa? Miecza? Dobra, kolejne 10, jadą. Teraz będzie złote, na spokojnie. Kurde. Szkoda, że nie mogę ich rozkraftić na jakieś, nie wiem, elementy czy coś, co potrzebuję, jak nie gram tym. Dobra, jeszcze 2. 20 zostanie. Lecimy. Złote? No nie, no, no. Ten syf. Dobry otworzyłem. Ostatnie 10. Złote? No niestety. A to nie jest to, to pod ten? To jest jakiś claymore chyba, pod Eulę. Dobra. Chyba starczy, co? Nie da się tu jakoś środków ze Steama użyć? Dobra, zróbmy tak. Finalny, już więcej nie. Ostatni, za 100 dolarów. Ostatni. I potem już nie. Złote od razu? O kurwa. Mogłem mniej sobie wrzucić trochę. Aj. Jeszcze zaraz się okaże, że to jedno brakowało. Ale to poleci drugi jeszcze. O! Co to? Dobre czy niedobre? XD? No nie, no nie, no jak XD? Dla Beneta będzie. 1 na 2. Kurde, szczerze to mnie kusi, żeby dostać tą broń z fejta i chuj i tyle. Ale to wtedy już mi, no nie, no już nie ma sensu za bardzo. Złota, coś od razu? Aj. Dawaj, złote. Kurde. Idealnie by było jeszcze raz za 100, żeby poleciała druga broń gwarantowana. Bo pewnie by poleciała. Ale no, pytanie czy to ma sens. No. Nie wiem, czy te bronie też nawet spajka dają jakieś pojebanie dużego. Nie, złote. Dobra, ostatnie. A niestety. Oj. W połowie do broni jestem? No, zgadza się. Inaczej, czy przy 100 następnie jest gwarantowana już broń? Tak? Dobra, to już chuj tam. Dostajmy tą broń i do sklepu i przez najbliższe 2 lata nie zaglądnę tu. Może trafię. Nie no, w poniedziałek z The Lordem się widzę. To odrobimy w kasynku, na spokojnie. Odpisał mi coś The Lord? O, napisał, kurwa, właśnie miałem pisać do ciebie. O, on chyba nie może. O. A tak się nastawiłem. Teraz będzie złoty. Nie, złoty za 3 chyba, 30. Tylko żebym nie dostał duplikatu tego samego miecza w sumie. Złote? O kurwica. Mam nadzieję, że się nie zdarzy tak jak przewiduję, że nie starczy. Okej, okay, jeszcze 2 openingi poza tym. Złote? O! Dobra, dawaj miecz. Ty, dźwięk! Nie działa. Będzie? Może coś będzie, pytanie co? O kurwa, to samo. Ale teraz już jest gwarantowany ten najlepszy. Jak siądzie. Nie no, ale teraz już poważnie, to już... To już jest no gwarantowany ten najlepszy, co chce. Bo to Eule to jest, tak? Najlepsza broń dla Euli. Ile mam jeszcze? 20, czyli takie jedno starczy na 40. Czyli jakby, czyli jeszcze przy 100 zakładając, to by było, no wtedy byłoby już pewnie ten. Wtedy byłaby tak gwarantowana. Chciałem powiedzieć, że zrobiłeś super reklamę. Właśnie sprzedałem nerkę i idę na bannerki losować gówno bronie. To nie gówno, tylko 5-stary. Ostatnie. Złote? Kurnica. Zaraz. To nie ty nie to ustawiłeś? Jak nie? Nie no, to!
Cancel course? Dobra, weźmy tą gwarantowaną i tyle. Już jest za blisko. A mówiłem, że Luki niemożliwe, że coś takiego zrobił, to teraz już bardziej wiesz, że to możliwe. Dobra, dawaj mi tą broń i ustawiamy teamek. Złote od razu? No niekoniecznie, ale to dobrze, bo by bolało trochę. Złote? Kurde, żeby starczyło, Boże Święty. Oj. Oj. Ile zostało? Dwa openingi, 20 jeszcze. Dobra, ostatni, jeszcze Stardust jest na wymianę? Wiem. Ostatni. Dawaj. Złote. O. Dobra. Jest i on. Warto było? No. Może tak, może nie. Kurczę. Jezu, ile opisu, Chryste Panie. Dobra, tam będzie działać. Na C6 musi być? Nie zrobię na C6, Euli. Nie. Już stop. Na 100%. Większy spike jest na C1, C2. Dobra, nie. Żaden spike nie będzie już robiony. Ostatni. Dobra. Która godzina? No przecież nie, no muszę pograć coś. To otwieranie skrzynek to dodatkowo było. Nie mogę tak. Co ty? Jak która godzina? Teraz team muszę skonstruować z tego, co mi wypadło. Party setup. Jak wystarczy? Przecież nic nie grałem póki co. I grasz Eula? Czyli tak, dodaję Eule, Albedo, Fish, Bennett z tym, co masz, albo Rosario zamiast Albedo. To po co ja Albedo otwierałem, jak chcę Rosario zagrać? Poka miecz. Nie koniec, chwila. A mogę to upgrade'ować jakimś syfem? To się opłaca upgrade'ować, nie? Kurde, mam mało tego. A, bo to 10 poziomów walnęło. Od razu. Dlatego, bo dużo materiałów dałem chyba. Co to? Bo jak będzie na Switchu, to możemy Switcha w końcu używał. I my sobie w łóżku grał przed snem. Nie da się tego odpieczętować. Bennett to swajczy? Kurwa, palę się. Witam, od dłuższego czasu z wiadomych powodów nie zaglądam tu. Chciałbym zapytać, kiedy jest planowane zakończenie maratonu zaspokajania dzieciojebów, abym mógł ponownie zagościć. Pozdrawiam i życzę miłego dzieciojebania. Nic takiego się nie dzieje, to jest gra z fabułą. Co to za miecz? Start challenge. Elon cały czas? Ela mu nic nie robi. Mam nadzieję, że jakaś pojebana nagroda będzie z tego. Kurwa, drugi? Ja ledwie na jednego. Czym się hilnąć? Tego chyba ogniem. Challenge failed. Chyba będzie trzeba doładować coś jeszcze. Nie no, żartuję oczywiście, to muszę podlevelować postacie. Za słaby jestem póki co. 10 tysięcy kaski dostanę za to. Pierwszy dungeon. Żal mi wystować na pojedyncze mopki tego. O. Tylko pewnie trochę overkill, co? Start. Co to? No tu mogłem użyć! Tego. Hi. O kurwica, gdzie mój ult? A, gram tym. Ty, ja nie chcę nim grać. Wpadaj, raz tyle. Dobra, zaraz będzie ult. Zobaczymy, co zrobi z ultem. Dawaj skrzynkę. Pisz już chest. Ta książka. Za 20 tysięcy expa.
chyba. To też 3. To już ma wyższy niż... A nie, ten co Bennett ma. O, pierdolnęło. Zobaczymy, jak Bennett, obrażenia Bennetta się mają po 20, bije Bennett z hitka. A Eula? O kurwa. Bennett szybko bije? No i tak. Ona bije 4 razy tyle co Bennett. Tu jest coś. Dawaj, ulta użyjemy na nich. Jadą. I teraz napierdalać wszystkim, czym się da. A kiedy to wybucha? Po 7 sekund. O kurwa! Ten ogień to trolling. O. Udało się. Zobaczymy, jak pójdzie Bennettem. Dawaj. O, to lud jest akurat Bennett. A Eula? O kurwa, nie no, różnica jest kolosalna. Gdzie boss? Tego syfu. O której Danganronpa? Zaraz, zaraz będzie Danganronpa. O, jest. Gdzie jesteś? Kurwa. Tu. Co to takie twarde? Czemu tu tyle tego jest? Oj, chyba pierwszy ciężki etap. Ty, może Bennettem ulta użyjmy, czy coś? Nie wiem, o co chodzi. Rosaria, co ma? Jakie ulta? O kurwa. Zaraz się wywalę. I to leczy? Kurde, to leczy i to dużo. Nie mogę bić tego świntucha. Magiczny sposób na shielda? A, okej, to jest magiczny sposób na shielda chyba. Ciężkie to było nawet. No. Ascent. O kurwa. To ja nie mam takich rzeczy. O kurwa. 15 level muszę mieć. Ma to jakiś safe spotów z ogniskiem? O, tu jest chyba ciepło. O kurwa. Ty, on jest a nie. Pochodnia. Ty, działa! Palać ulta, o kurwica. Co to kurwa jest? Miałem to jak ja mam to zrobić? Dobra, ulta odpalę następnym razem na to. Dobra, to jednak przy następnym. Teraz. A, mogę me użyć pierwszy. No chodź tu, kurwa, bo muszę rozładować staki. Jak? Kurwa, od nowa? No klika, aha, z killami wszystko. No ja pierdolę. Kurwa. Ja pierdolę. Nie zdążyłem. O. Dobra, widzowie. Chyba tyle z Genshinka.